piątek w galerii z fortepianem Łaskiego Domu Kultury odbył się wernisaż prac Aleksego Nowaka pod tytułem List do Uważnych. Jest to tematyka podzielona na trzy zjawiska, trzy zagadnienia występujące i w świecie, i u nas w kraju. Pierwsze, najważniejsze w ostatnim czasie, najważniejszy temat, no to oczywiście temat Ukrainy. Natomiast znajdują się rysunki również o tematyce dotyczącej naszego kraju. Głównie chodzi o obyczaje, no nasz, że tak powiem, profil kulturowy. No i trzeci obszar to jest terroryzm na świecie, no bo temat, który nie mija i niestety nie minie. Zadbałem na tyle o formę, na ile wymagała tego treść. I forma jest uproszczona, forma jest potraktowana z przymrużeniem oka, nie wszędzie, bo w przypadku prac dotyczących naszego kraju jest to przymrużenie oka, satyra, rysunek satyryczny. W przypadku tematów dotyczących Ukrainy, no tu się nie dało tak znowu żartować. Tak się stworzyła właściwie trochę niezamierzona, bo nie myśleliśmy o tym dłużej, niezamierzona wystawa, bo zwykle tutaj w Domu Kultury wystawy są programowane, tak jak w BWA. No ta wystawa, tak jak powiedziałem, zjawiła się nagle, ale w moim przekonaniu jest taka potrzeba. Każda praca jest inna i kryje się za tym przekaz. To jest najważniejsze w tej wystawie i jej główną istotą. Prac dobrych jest tutaj bardzo dużo. Co ciekawe, w tej wystawie wcale nie chodzi tak naprawdę o warsztat plastyczny. Wcale nie chodzi o to, żeby pokazać, jak zdolny jest artysta, czy jak doskonale opanował sztukę rysunku, sztukę grafiki. Chodzi tutaj o pewnego rodzaju przekaz, o pewnego rodzaju informacje, którą my chcemy wysłać. Dlatego wartość jakby artystyczna tych wszystkich prac tutaj, a poza pracami oczywiście głównego autora Aleksego Nowaka, są też prace jego podopiecznych z pracowni plastycznej Kolec. Są też prace sekcji plastycznej Łaskiego Uniwersytetu III wieku. I te wszystkie prace jednym głosem wskazują chyba rzecz najważniejszą teraz. Jakby zakończmy to szaleństwo jak najszybciej i bądźmy solidarni z Ukrainą po prostu. Każda z tych prac jest inna i była robiona z zaangażowaniem, bo byłem obserwatorem ich pracy, pracy dzieci, młodzieży. Niekoniecznie mam ulubioną pracę. W każdej z tych prac jest jakieś przesłanie i każda z nich jest ważna. Nie mam preferencji pod tytułem, no ta mi się podoba, ta mniej. W tym wypadku nie o to chodzi, bo to jest niezwykle osobisty przekaz czy pań, czy moich dzieci, więc tu nie można tego stopniować. Wystawę można zwiedzać do końca marca.